Już nie tylko Miejski Dom Kultury, Wydział Promocji, Zrzeszenia i Towarzystwa za organizację atrakcyjnych imprez wzięli się u nas sami mieszkańcy. Ci, których chcemy dziś pokazać, pozazdrościli znanym w Polsce ośrodkom kultury Dzikiego Zachodu. Dodatkowym powodem do dumy jest fakt, że naszymi bohaterami są m.in. mieszkańcy jednego ze spółdzielczych osiedli. A wszystko zaczęło się od odwiedzin osiedla przy ulicy Matejki przez konia. Pierwsza edycja Blok Rodeo za nami. Czekamy na kolejne. Może jeszcze tego lata?